zawsze my trollujemy małych, średnich oraz dużych streamerów i streamerki. Dziś polecam naprawdę mocne kwoty. Szczególnie, że na tej karcie mamy trochę pieniążków przygotowanych. A to wszystko dzięki wam, widzowie. Zorganizujemy Meet z YouTube'a. Zmusimy streamerów do dość dziwnych interakcji ze sobą w celu uzyskania donata i wiele, wiele więcej. Zaczynając od magicznej kostki. Teraz zapytamy się, który kolor wybiera streamer lub streamerka. Tutaj mamy przeróżne kolory, jak widzicie. Każdy kolor oznacza jakąś kostkę. W zależności od tego, co na danej kostce wypadnie, tyle stówek dostaną. Jeśli wybierze zielony, to na przykład dostanie 400 zł. Zaś jeśli wybierze pomarańczowe, to może dostać 1300 zł. Więc potencjalnie do zgarnięcia jest 2000 zł za powiedzenie pomarańczowy. Fioletowy. Fioletowy. Wybrałem fioletowy. W takim razie kręcimy fioletowym. I wypada 4. Na fioletowej kostce wyleciało 4, więc 4 stówki miłego dnia. Kurde, ja tak chciałem wysłać więcej, nie? Dziękuję mocno. Zwykle jesteśmy oryginalni, tak? Dziękuję i również życzę miłego dnia. Jaka zadowolona, jak dobrze. W ostatnim filmie tego typu dobiliście 19 tysięcy lajków, napisaliście 1235 komentarzy i zostawiliście 600 subów, co dało nam kwotę 3200 zł. Poznajcie moje dobre serce, widzowie. Podwajamy sobie dzisiaj staweczkę. Tym razem, widzowie, każdy jeden lajk to 25 groszy, każdy komentarz to 15 groszy, a subskrypcja to 50. Przejdźmy do naszych cudownych aktywności. Friziol kiedyś płacił swoim ekipowiczom za to, że powiedzieli to samo słowo. Ja zrobię, widzowie, to samo. Szukamy sobie tutaj jakichś streamerów albo streamerek. Pytamy się o markę samochodu. Jeśli u kogoś się to powtórzy, obydwaj dostają 500 zł. Będziemy wysyłać donata o treści. Podaj markę auta. Pierwsza, która siedzi ci w głowie. No co tam, halo? Dzwoni kurier z paczką. Jeep. Jeep, dobra. Korek, grasę w CSK, 29 widzów. BMW! Kurde no, proszę was, weźcie się, zgadzajcie ludzie ze sobą, bo kasy nie dostaniecie. Tutaj, fanka Gotika 2. Gotik 2. Kurde, Gotik. Fan Gotika zrobi ci loda. Jak tak patrzę na nią, nie? I analizuję profil psychologiczny, wydaje mi się, że powie Audi. Nie wiem czemu. Oczywiście tutaj nie oceniam, widzowie, napiszcie w komentarzu, jaka jest najlepsza marka. Cześć, Sraker, witam cię serdecznie i dziękuję ci bardzo za 10 zł, bo że powiedziałam to na głos. Pierwsza, jaka siedzi mi w głowie, Mercedes. No nie! Mamy Jeepa, Mercedesa i BMW. No nic, lecimy dalej. Streamerka Killaraczek, 13 osób, donajcik. Amogus. BMW. Tak! Mamy! Mamy to! O nie, ona 20 minut liczyła za 10 zł? No to kurwa, to idzie trochę więcej, widzowie. Zostawcie lajka, widzowie, i suba, będzie więcej takich odcinków. No wreszcie XD Forek też powiedział BMW, więc daje ci 500 zł. Ale ją wystraszymy teraz, widzowie, tym donatem, ale s**a będzie. Co jest? Pozdrawiam cię, Yoshi, zawsze w ogóle oglądam twoje odcinki, tak by the way, z Matim oglądaliśmy. Bardzo milutko, witamy tutaj. 1000 minut muszę doliczyć. O ja pierdolę. Bra. 32 godziny. Powodzenia. Dziękuję bardzo. To sobie posiedzę, no. Tymczasem wbijamy tutaj do tego pana. Dobra, co tam z tego bada? Normalnie. Powiedział pan BMW tak samo jak streamerka Klaraczek, więc wysyłam do Nejcika miłego dnia. Ale nie powiedziałem właśnie jaka BMK. Dokładnie model. Piątka, czwórka, czy też siódema. Najlepsza maszyna to jest BMW. Jaka wariacie? Ale na pewno nie z tych nowszych, kurde. Nie no, on teraz siedzi i przekpinia, że o, ale nie powiedziałem jaka dokładnie BMA. Nie no. Kurde, dziękuję za donajcika, serdecznie. Forek, dziękuję serdecznie za wskazanie tutaj marki auta. Niesamowity człowiek z ciebie jest. Pora na pojedynek streamerów. Kto wygra pojedynek w papier, kamień, nożyce, ten dostanie ode mnie giga donajcik. A jakiś taki fajny, przyjemniacki random brusik. Co on tak analizuje? Given this proof, viewers believe that something is haunting both Daniel and his mom. Nie no, chłop jakieś creepy teorie ogląda, nie? Ja to nie wiem. Dobra, widzowie, pytamy tak. Papier, kamień,
czy nożyce? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Okej, grasz ze mną w papier, kamień, nożyce i masz już przygotowaną jakąś rzecz. I dajesz mi 10 zł. Jeśli chcesz ze mną grać kamień, papier, nożyce i nawet dajesz mi 10 zł, to znaczy, że musisz być bardzo pewny siebie. Czy jest duże prawdopodobieństwo, że albo wyciągniesz papier, albo nożyczki, bo kamień raczej osoby niepewne wyciągną. Więc jeśli wyciągniesz albo papier, albo nożyczki, to prawdopodobnie pomyślisz, że wystawię kamień, więc będziesz chciał mnie pokonać papierem, albo zaryzykujesz nożyczkami. Co to k***? Moja odpowiedź to nożyczki. Pierdolony szachista! Dobra, szukamy dla niego przeciwnika w takim razie. Ty, Piotrulo, Izako? Zary to bania, mam tylko CS-a. Biedny Piotrek, psycha mu siada od CS-a. Piotrulo, papier, kamień czy nożyce? Zobaczmy, kto wygra pierwszy pojedynek. Ale papier, kamień czy nożyce? Nie wiem, papier, bo się kładę jak papier w tym CS-ie. No nie! Biedny Piotrek! Wysłałbym mu coś, ale no niestety przegrał. Psycha siada od tego CS-a. No to prawda akurat. Dobra, i tutaj dla Brusika widzowie 500 za pierwszy pojedynek. Myślę, że to jest akurat idealna kwota, którą możemy tutaj zapodać. Jest. Yoshi! Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję za donatika i za przedłużenie streamka. A no bo przedłużony! Nie wiem, co się właśnie stało. Łatwo na Izaka było. Nie, przyrzekam, to nie jest testowy donate. No nie, nie zrobiłem tego, to jest prawdziwy. Czyli co, upiszę testowego donate'a, co wysłał. Tak, wisie. Pora na wybory Miss YouTube'a. Musimy się trochę tutaj dopasować do naszych uczestników. O, proszę bardzo. Teraz będziemy wbijać do streamerów oraz do streamerek. Pytać się o to, kto jest najprzystojniejszy. Czy Sylwester Wardenga? Czy Konopski? Czy Boxdel? Czy ja? Czy Palion? Nie, takie kombo wziąłem, zrobiłem. Zależy się od tego, jaką osobę powiedzą, taką kwotę dostaną. Jako, że chciałbym bardzo sobie pojechać ego, to ja jestem na samym szczycie, żeby tutaj dostać jak najwięcej pieniędzy. A przystojniejsze osoby ode mnie są na samym dole. Pozdro, Konop. Tutaj mamy calineczkę 28 osób ogląda, czyli jest to mniejsza streamerka. Hejka, który z tych influ jest według ciebie najprzystojniejszy? Kto jest przystojniejszy, Boxdel czy Buxton, widzowie? Napiszcie w komentarzu. Palion? Nie wiem, kim jest Palion. Boxdel nie mój typ. Wardenga? Ujdzie. Konop? Taki troszkę za młodziutki. Yoshi. Chyba Yoshi najfajniejszy, tak mi się wydaje. No nie! Znaczy, to dobrze, że tak mówi. Palion. Jak on wygląda? A nie, to Palion też nie. Jezu, przepraszam, chłopaki. To jest tylko i wyłącznie w celu zboostowania mojego ego, widzowie, oczywiście. Dziękuję, miłego dnia. Dobra, widzowie, sprawdzamy w takim razie reakcję na tego donata. Yoshi, ile? Dzięki temu mamy już 88% celu i widzowie, już jesteśmy coraz bliżej mojego wymarzonego, ukarmionego komputerka. Yo! Zajebiście, dołożyliśmy się do komputera, widzowie. Piszemy, nie ma problemu, miłego dnia. O, kurwa. Się zestresowałam aż, widzowie. O Boże, może se smarknę. Ciu! Hapciu! 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 Haciu. Dobrze, widzowie, w takim razie na razie wygrywamy. Chłopaki są trochę niżej, ale Konop, nadal dobrze się trzymasz, stary. Po prostu jesteś za młody. A to dobrze, że tak powiedziała, tematycznie. Czym by był odcinek bez VTuberki? Chińska dziewczynka nam powie, kto jest najprzystojniejszy teraz. A który z tych influ jest według ciebie najprzystojniejszy? Yoshi, Konop, Wardenga, Boxdel, Palion. Żodyn. Czyli Żodyn. To Żodyn Donate też nie wleci tutaj. No nic, Ortiz. Co prawda nie jest to mały streamer, ani streamerka, ale jest to przystojny człowiek, który ma wielkie muły i serce. I pewnie nie tylko, widzowie. Zadajmy mu to pytanie, widzowie. Myślę, że on pomoże nam w wyborach. Powiem tak, jakbym miał wybierać, wybrałbym 5 razy Yoshiego. O! Szczerze? Nie, tak nie ironicznie, poczekaj, muszę sobie zobaczyć. Powiem tak, na pewno ostatni jest Palion, bo robi content dla dzieciaków. Mega, co tak mówisz, stary. Zrobię tier listę. Tier list. Yoshi pierwszy, Konop, Wardenga, Boxdel, Palion. Palion piąty na pewno. Boxdel na równi z Buxtonem. Mogą sobie rękę podać. Wardenga trzeci, Konop czwarty i piąty Palion.
Dziękuję serdecznie, w takim razie widzowie. 5 razy na mnie 5 stów dla ciebie, kocham cię ślicznotko. Let's go! Ja pierdolę! Papa, możesz kończyć streama. Na razie wygrywamy coraz bardziej. Tutaj mamy, proszę bardzo, Billy. Ma 6 osób na streamie. Dobra, to jest idealny moment, żeby się tutaj wbić, widzowie. Dobra, widzowie, pierwszy donajcik już wleciał sobie tutaj z zapytaniem. To jest najprzystojniejszy w serze Wardęga. A? Bez dwóch zdań. W szczególności w tym swoim skafandrze. Skafandrze. Dzięki. Dobra, widzowie, w takim razie poleciały już pieniążki. Dziękuję? Takie rzeczy się tutaj nie dzieją. Dobrą osobę wybrałam w takim razie. No, powiedzmy. No więc, widzowie, tak prezentują się nasze wybory. Na miejscu pierwszym ja. Dziękuję. Na miejscu kolejnym znajduje się Sylwester S. Na miejscu trzecim znajduje się Konop. Na miejscu czwartym znajduje się Boxdel z Backstonem na tym samym miejscu. A na piątym niestety Palion. Jakbyś Palion nie nagrywał Palionowa, to może byłbyś wyżej. Skończmy ten segment w takim razie. Mamy sobie tu kanały na żywo, nie? Potrzebujemy kogoś przy jakiejś wkurzającej gierce. Liga Legend to jest najbardziej wkurzająca gra akurat. Magiczny pajtryk, widzowie. Uwaga, widzowie, czas start. Ten streamer ma do zgarnięcia 3000 zł. Za każde przekleństwo odejmujemy 250 zł. I wszystko też będzie zależeć od jego kolegów, którzy są w tle. Władimir mnie kasuje na hita. Na kujwu. I zabiera mi 1100. No i ja go kasuję teraz, kurwa, frajer bity. Oho, no to już, widzowie, tutaj okrajamy troszeczkę. To jest, kurwa. No. No, tak właśnie myślałem. Dobra, kończymy, to wojna skończy, wiecie o tym. Musimy zrobić wasz KG. On będzie R-ko wjeżdżał, mówię wam. Dobra, chłopaki, dawajcie wjazd. Dobrze, zdążyłem. Idę. Ja usłyszałem tylko 100 lat, 100 lat i wiedziałem, że jest przepane. Oho. Kurwa. Jest z wami, let's go, panowie, lecimy, Wiktor, dajesz pentakill. No nie, ja tu dałem 10 minut. Dobra, to już jest ten moment, że wybieram rzecz, którą mogę, no. Tak. No nie, no dobra, dobra, liczę po prostu teraz tego gościa tylko, jego kolegów nie liczę. Ja się nie potrafię zrobić nic. Nie potrafisz po prostu, przyznaj się. Dokładnie. Próbowałem cały meczku. 21 minut to marne. Mówi, jak pani światełko teraz pada, takie pomarańczowe. Fajne, no. Jak z tyłu z ogniska. Czy nie? No nie! Cieplutko na chacie. No. Ty akurat jest bo ja wczoraj pranie suszyłem. No nie! No i 5 stów zostało, widzowie. Patrząc na twój telewizor, sądzę, że masz naprawdę drogie rachunki za gaz. Drewnem, nie widzisz, że to drewno się tli, co? 250. Zobaczymy dimension. Dobra, muszę jakieś konto ogarnąć, bo chyba patrzę, że na konto sobie chcę. No nie, ale... Szybko poszło, widzowie. Dobra, widzowie, powiem tak. Tak to jest, jak odpalasz ligę z kolegami, widzowie. To tam, wiecie, tam to lecą różne nazewnictwa rodziców i nie tylko. Grzegorz Flu. Ale wyślijmy mu donate'a, żeby mu nie było przykro. Na skinki w LOLu. Dobra, widzowie, tutaj gościowi donate'y nie działają. Wysłałem mu wiadomość. A dzięki, Yoshi. Donate'iki mi nie działają, to nie jest możliwe ogólnie. Było ustawione ostatnio zajebiście. Ale dziękuję za donate'ika. Czekaj chwilę. Serio, to jest ten Yoshi? No chyba, no. No i się zaczyna. Nie, ja mam złamę, że ty w ogóle tak bez reakcji. No bo ja już coś... Ja pierdolę, no. Chłopu, ci jesteś jako wysłany, masz mój pala r***łanego. Jezu. Czystą bekę teraz z niego. Jakby je ten hajs, ale kurwa. Spokojnie, Patryk, jesteś super. Wbijcie do niego, zostawcie mu followka. Niech se podepnie blika i tak dalej. Ktoś miał screamera w donacie, ale to by było zajebiste. Jedzie se autko, nie? Normalnie, widzowie. W podstawówce, widzowie, to był film do prankowania kolegów. No może uda się te screamery zrobić dzisiaj, no proszę. To jest cięższe niż się wydaje. To jest głupie, nie? Ale ja szukam dosłownie osoby, która nie jest stara i nie jest gruba. W sensie grubsza, bo... no bo boję się, że mógłby dostać taki ktoś zawał serca, nie? Czy coś. W sensie wiem, że to nie jest uwarunkowany tym, ale... Nie wiem, jak ja bym dostał jakiegoś screamera, to bym dostał. Ty, a tutaj na przykład? Dobra, jak ją przestraszymy, to duży donate, widzowie, w rekompensacie, nie? Naprawdę. Miłego dnia. Jezu, ja się strasznie źle czuję z tym, co ja robię, ale dobra, niech będzie. I chuje obstraczek, ale dziwny masz nic z tym kolego. Nie mam być z No niestety, widzowie, gu*** się stało.